Czy samorząd w Polsce roku 2013 znalazł się na rozdrożu? Odpowiedzi na to pytanie szukano w trakcie dwudniowej konferencji w Świlczy pod Rzeszowem. Podczas obrad wykład wygłosił profesor Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były senator, współtwórca reformy samorządowej. Powiaty w Polsce są od początku XIV wieku. Tak, założyli je bracia Czesi, Przemyślidzi. I od tamtego czasu w Polsce istnieją. Przeżyły nawet okres takiej pozornej likwidacji w latach 75-98, kiedy tak naprawdę to zlikwidowano tylko komitety powiatowe partii i rady narodowe, prawda? Natomiast cała administracja powiatowa została, tylko zmieniła nazwę na rejonową. No i w 90 roku, kiedy zrobiliśmy pierwszy etap reformy samorządowej, zastanawialiśmy się, co dalej, jak przebudowywać ustrój państwa. Wtedy jeszcze już z nieżyjącym profesorem Michałem Kuleszą doszliśmy do wniosku, że no, powiat, jak się okazuje, nie dał się zlikwidować. No teraz trzeba się zastanowić, czy go, że tak powiem, wymazać z tej struktury, czy jakoś ucywilizować. I doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem to jest ucywilizowanie tego szczebla powiatowego, czyli usamorządowienie go, czyli danie budżetu powiatowego, prawda? No a do tego, czy jak jest budżet, no to w takim razie musi być jakaś władza polityczna, która ten budżet uchwali. No i w ten sposób zrodziła się idea powiatu, czy odrodzenia powiatu w kształcie samorządowym i idea mniejszej liczby, ale za to większych województw.